Witam wszystkich serdecznie. To jest The Walking Dead. Ja jestem Gusiek i będziemy sobie pykać. Ostatnio znaleźliśmy... Uwaga, uwaga. Chrisę i Omida. Omid? Tak. Nie wiem, czego będzie gotów. O, widać, 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 widać. Tak, suń się. O, jakoś tam widać. całe szczęście, tutaj Omid jakoś trzyma się z Kenem, co nie, wątpię, żeby było dobrym pomysłem. A gdzie jest Ben? No trudno. W każdym bądź razie Krista też zajmuje się Klemcią, co jest bardzo dobrze, bo przynajmniej może sobie pogadać o babskich sprawach. Jakkolwiek by... Jakiekolwiek by one były, właściwie... You don't like the new girl? I do, but it's like we're a team, like you said. Yeah, all right. Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. Właściwie jako dziewczyna to nie wiem, co jest typowo babskimi... tematami. Jeżeli ciuchy, to wychodzi na to, że nie jestem dziewczyną. Ocalali w środku. Somebody must have been pretty desperate. No. That pain has been dry for months. Czyli jakby ich już nie ma. Aha, będziemy tylko patrzeć na te znaki. Lee jakoś nie doda swojego komentarza co do nich. Co tam, Klemcia? Widzę, że strasznie się cieszysz. Co tam, Klemcia? Wait for me before trying to open doors. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. The window's open up there. Maybe I could look in? Może. Nic nie widać. Spróbujmy otworzyć. Nie. Tu z boku by coś jeszcze było? Tutaj jest wózek widłowy. Czyli nic nam to nie daje. Spróbujmy jeszcze pchnąć drzwi. Won't budge. We'll have to find a way in. Aha, tyle masz jej do powiedzenia, no dobra. On my shoulders and you can peek into that window up there. Sounds good. No, to wskakuj. Ale tylko zaglądaj. I can see in. What do I do now? What do you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock. Which actually might work now that we have the time. I think I opened it. For real? I think so. Well, I'll be damned. Się ogadałeś, Lee. Ta dziewczynka cię załatwiła. Dobra robota. Okay. Aha. Robota świetna. To się nazywa współpraca. Be careful. I'm supposed to tell you that. Coś tu się będzie działo, ziomki, chyba. God damn, it's dark in here. Maybe I can hold the door open? I don't like that. I'll prop it open with something. Ale czy to na pewno dobry pomysł, żeby je blokować? No niech ci będzie. Aha, na takiej zasadzie.
No to tak. How are we doing? Good. What do we need? Something to help us deal with the taker out there. To się oszukacie. Znaczy no, na zasadzie, że naszukacie, Boże. Oszukacie. To tylko ja mogłam powiedzieć. That's exactly what we need. Over there? Yeah, we need to get in there and get that blowtorch. Co my tu jeszcze mamy? It's locked up good, but there's some space at the top. We're lucky I'm so little. Yeah, we are. A nie wiem, czy to dobry pomysł. Good. There's some space up there, but not much. We're lucky I'm so little. Yeah, we are. Klemcia, wychodzi na to, że muszę cię... Tu jeszcze zobaczmy na znak. Aha, nic więcej. Okej, dobra, Klemcia, wychodzi na to, że musimy cię podsadzić. Yeah, definitely. Ja to moja małpka. Go on and grab the keys, Clem. Come on, scoot. Co jest? O kurczę, skąd żeś wylazł? O, niedobrze. Dobra. Wciskaj to. O nie, czy będzie trzeba ku? Tak, trzeba. Dobra. Klemcia chyba. Okay, everything's fine. Opuść broń. O, fiu, dobrze, że nie wystrzeliła. Już myślałam, że postrzeli. O, niedobrze, Klemcia, strzelaj. Klemcia. Szybko. Szybko musimy... Ej, no, ratuj ją. A, scroll. Szybko. Czekaj. Op. Jezu. That didn't go so good. No, it did not go so good. But we're okay. Everything's okay. What's going on? I thought I heard a gunshot. We're fine. We found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? No so. We handled it. Yeah, it looks like. What if you hadn't? I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. Ah. Co się tak na mnie krzywo patrzy? What are you doing with her? Me too. For her sake. No, co za małpa. Ja nie lubię jej. You sure you're okay? Yeah, I'm a little shaky. It'll pass. No to dobra. Klemcia. We got it. Let's go outside now. What did we learn? I'm not ready for a gun. We learned not to be afraid. They should have got us.
but we got them. Yeah, you're right. Fear is the thing that will kill us. You understand? Wow, gdzie on schował ten? Wolę nie wiedzieć. Czy coś tu jeszcze jest? Lee, rozglądnij się. Coś na półeczkach? Chyba nie. Dobra, chodź Klemcia. Nie ma co odpoczywać. Czas ruszyć w drogę. Ta Krista nie przesadza, no bo mogło się zdarzyć wszędzie, że nas dopadną zombiaki. I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the couple. Mogła i z nami zresztą. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Przynajmniej Omid jest dla nas miły. Co tam? Hey. We were trying to get used to being on our own, Clementine and I. So you take her into a dark, boarded-up building to build character? Not exactly. I think it's a good idea, figuring stuff out for yourself, for what it's worth. But be smart about it, though, you know? Teach her to scan the area for things. You two should never be looking in the same spot. That's a waste. Stay the hell out of places like that building over there, especially if you don't have more than one way to get out. And be more afraid of groups of living men than dead folk. To akurat wiemy. Still alive because we're two, not six or eight or ten. I don't believe in strength in numbers, and you shouldn't either. No mają rację. W związku z tym, że jest ich mniej, to jest im łatwiej znaleźć jakieś jedzenie. Też mogą gdzieś łatwo się zaszyć, ale z drugiej strony, jak was ktoś zaatakuje, to sobie nie dacie rady. Okej, nie no, dobra, idę na górę. A jeszcze pogadam z Kenim, może Kenny potrzebuje z kimś pogadać. Nie, Kenny chyba nie potrzebuje, bo mi nie chce dać wejść nawet. Chuck sobie brzdąga na gitarce. A my idziemy odczepić cysternę i jechać dalej ciuchcią. A więc tak, co my tu mamy, co my tu mamy? No, Ben tam sobie stoi, okej. Okay. Co tam o mit? Think this will work? Dude, you're cutting metal with fire. How could it not? Coś mi się wydaje, że on jest zbyt pewny siebie. Pewny wszystkiego. Shit. What's up? The hose has a leak in it. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows burned off. Better plug that leak with something. Czyli to jednak była taśma. Ha, ha, ha. Hope this holds. Dobra, to dawaj. Jedziemy z tym. That's crazy. Look at it go. Just about got it. Whoa. Whoa, thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. I can't reach it now. Fire that thing up. Here, the weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No. But I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are? Spoko, Lee jest murzynem. Powinien cię utrzymać. Bitch, aren't you? Shut up and start cut. O, ja pierniczę. Tak. There's something coming. What the what? Thousands. We gotta go! Fuck! Omid! Cut! Cut! I am! It's going! Pull me up!
O, ja pierniczę. Kenny, go! Oho, benzyna, super. What the hell do we do now? Dobra, zrzucimy to. Holy crap! Oby ruszali. Dobra, biegnij, biegnij. We gotta jump. What? No way! No, nie ma wyjścia, musicie skakać. Guys! Have it your way. I will! You son of a... O! Shit! A miałam nadzieję, że to się nie stanie. Run! Szybko! Ba. Run! Nie, wciągnij ją. Wciągnij teraz Omida, Omida, Omid. You son of a bitch, save him! Omid! Sorry? O jest, no widzicie, no, no, no spoko, spoko. Zepchnęłam go i co? Nie powinnam się sobie śmiać, ale jest. Myślałam, że nic mu nie będzie, no. Teraz będzie na mnie. Are you hurt? No. We're okay. Speak for yourself. My leg is fucked. We're fine, Clementine. We're fine. Ojej. Lee, to twoja wina. O Jezu, będą mi wypominać do końca wycieczki. Wycieczki, Boże. No to jest pewna forma wycieczki. O, Kremcia ma jakiś obrazek. No nie, kusi, żeby zobaczyć. O. Next stop, the Atlantic. We have to find a boat. We just have to. We will. You'll be all right. I'll be alive, I guess. Blood in my heart. Blood in my brain, at least. Spoko, Kenny. She's out cold like I've never seen. Ej! Ona działa? What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. I thought that fucking thing was broken. So did I. Oh, Peter. It sounds like somebody knows where we're headed. Who the fuck? I don't know. Jakie to pokręcone, ja. Happy when we find out. Ja, powiem wam, że... Na razie dzieje się tu lepsza akcja niż w serialu. Jest, oprócz tych zombiaków, które są tak naprawdę tłem, to jest, co najważniejsze, mnóstwo tajemnic. Już jest koniec? Nie. We're almost at the river. You wanna get on a boat? Or you wanna wait around till the walkers figure out we're here? We need to focus on finding the boat right now, Clem. Like we talked about on the train. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. Oh. Out of the street, now! Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to?
You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you. O, ja pierniczę. Dobra, zobaczmy. Jak tam moje statystyki? Czy zastrzeliłeś tą dziewczynę na ulicy? Czyli dość sporo osób, nie? Ale jednak też dużo... Tak. No, tu jest w sumie kwestia charakteru i... nie wiem, moim zdaniem oba te sposoby były słuszne. Z jednej strony pozwoliło to zebrać więcej leków i tak dalej. Z drugiej strony nie oszczędziło się dziewczyny i na jej miejscu wolałabym być zastrzelona. A... No ale... To się tak mówi. Na jej miejscu, na twoim miejscu bym ją coś tam, to tak można sobie mówić. Czy zostawiłeś Lili? Dużo osób w sumie nie zostawiło Lili, co też jest bardzo sympatyczne, ale też spora ilość zostawiła. Czy walczyłeś z Kenem? Ach, dużo osób walczyło. Co jest głupie, bo lepiej jednak przemówić do rozumu. Tak, bić się to nie wiem. Chyba, że jakoś to bardziej przemawia wam facetom do rozumu, bicie się. Mnie by bardziej przemówiło, gdyby ktoś ze mną porozmawiał. No nie wiem, takie walnięcie w twarz, to trochę bym się bardziej obraziła. Gdybym była facetem, bo kobiet się nie bije. To bije kobiety, to niech przepadnie w nicość. W otchłań i w ogóle. Czy zastrzeliłeś Daka? Dużo graczy zastrzeliło go jednak. No bo nie powinien Kenny zajmować się tym sam. Naprawdę. Jakby chodziło na przykład, jakby była taka apokalipsa i miałabym kogoś z mojej rodziny zastrzelić, to bym chyba komuś dała pistolet, bo bym nie dała rady. Kogoś innego spokojnie, ale z rodziny no to jest lepiej, jak ktoś inny to zrobił. Bo chodzi o to, że to jest trudne, bo to jest twoja własna rodzina. Pomocna dłoń. Czy pomogłeś Omidowi? Aha, dużo graczy nie pomogło Omidowi. Mogłam właśnie najpierw Omidowi pomóc, bo go zrzuciłam. No, ale trudno. Krista mnie też trochę wkurza. Ona strasznie się na mnie rzuca i nie wiadomo o co. Nie no, jest oczywiście ostrożna i w ogóle, dobra, dajmy napisy. Jest ostrożna, podejrzliwa i wiadomo, no, w takim okresie, że jest pełno zombiaków, no, i ludzi, którzy potrafią zastrzelić cię z byle powodu, bandytów i tak dalej. Ta, ludzi, którzy potrafią zastrzelić z byle powodu. Patrz, Lili. Kurczę. No i w każdym bądź razie sympatyczny był ten epizod. Taki w końcu jest taka, była miła atmosfera w którymś momencie. Znowu wróciły takie stare czasy, kiedy wszyscy byli całkiem nawet szczęśliwi. Szkoda, że Kenny jest niestety jeszcze w żałobie, ale widzę, że powoli się otrząsa. No i mamy nowy problem, zagadkę krótkofalówki. A właściwie mężczyzny, który z drugiej strony do nas przemawia przez krótkofalówkę. Właściwie to do Klemci. No, ciekawe jak to się rozwinie. Zagadka. Trzeba będzie rozwiązywać ją. Pobawimy się w Sherlocka Holmesa. Bądź Herkulesu, poro. Wiadomo, to co lubi. Nie no, taki spokojniejszy był ten epizod, co jest w sumie bardzo dobrze, ponieważ dużo się działo, a wcześniej, w pierwszym i drugim epizodzie, a trzeci był w miarę tak spokojny. No i podejrzewam, że czwarty już nie będzie spokojny, więc...
Czekamy. Ha, ha, ha. Tak. Nie no, dużo w sumie się nie działo, oprócz tego, że musieliśmy... Znaczy, że Katia się zastrzeliła niestety i trzeba było Daka zastrzelić. Ach, to był w ogóle najsmutniejszy moment. No i Lili nas zostawiła, to też. I zastrzeliła Tom. Carly. To było dopiero szok. Wow. Ej, mam nadzieję, że Christy naprawdę nie będzie mi wypominać tego Omida, że go zrzuciłam. O Jezus, myślałam, że mu nic nie będzie, no. Musiał złamać sobie nogę. No trudno, jest ciapa i tyle. Dobra, ziomki, nie będę się tu tak dużo rozgadywać. Jeszcze przed nami dwa epizody. A więc, ziomki, kochane, to był The Walking Dead, po polsku Żywe Trupy. Tak się składa, że akurat na końcu każdego epizodu mówię tylko Żywe Trupy. Nie wiem, jakoś nie pasuje mi ten tytuł, ale jest w miarę w porządku w porównaniu z innymi tłumaczeniami niektórych tytułów. Oj, Boże, jak niektórzy to tłumaczą, to jest okropieństwo. Skandal. Dobra, ziomki. Jeszcze raz. To był The Walking Dead. Po polsku Żywe Trupy. Ja jestem Gusiek i się z wami żegnam. W tym trzecim epizodzie. Tego zapomniałam dodać. No i tam. Na razie, omy.